myślę, że ten mecz można powiedzieć na trzy fazy, przynajmniej z naszej strony. Pierwsze 23 minuty, 25, gdzie graliśmy w pełnym składzie. Uważam, że prowadziliśmy dobre zawody, strzeliśmy w tym okresie bramkę, mieliśmy optyczną przewagę i tutaj realizowaliśmy nasz plan. Druga część meczu, no to czerwona kartka, wiadomo, trudne położenie. Musieliśmy zmienić nasze nastawienie, musieliśmy od razu się nastawić na odrabianie tutaj goli, bo straciliśmy bramkę ze stałego fragmentu gry i no, na szczęście szybko strzeliliśmy bramkę. Później była właśnie ta druga faza, gdzie się broniliśmy, gdzie no, chcieliśmy kontrolować obronę, zamknąć przestrzeń dla drużyny Concordii. I trzecia faza, jak już się trochę pootwierały przestrzenie, mieliśmy swoje szanse gdzieś w kontratakach i tutaj no, żałuję, że nie wykorzystaliśmy nic, żeby więcej spokoju było. Na pewno dużo charakteru, dużo pracy, determinacji naszego zespołu. Pokazaliśmy, że Pogoń walczy do końca i no, wyszarpaliśmy to. Muszę to powiedzieć, że dzisiaj po prostu w 10 w tą pogodę wyszarpaliśmy to zwycięstwo i mam nadzieję, że to będzie też naszym takim punktem zwrotnym, że zaczniemy nową serię i mam nadzieję, że będziemy teraz regularnie punktować. Można powiedzieć, że nie można odmówić na pewno chłopakom dzisiaj zaangażowania, charakteru i nie można też powiedzieć, że zagraliśmy zły mecz, zagraliśmy na pewno bardzo źle, tak jak trener to wspomniał, tych 20 parę minut, gdzie straciliśmy dwie bramki. Najbardziej martwi mnie ta druga bramka, gdzie strzelamy wyrównującą z rzutu wolnego i za chwilę nie mija 30-40 sekund i dostajemy bramkę z karnego. Po ewidentnym znowu błędzie w defensywie i no jak gdyby drużyna Pogoni później już po tej strzelonej drugiej bramce i w drugiej połowie no w obronie niskiej my można powiedzieć stworzyliśmy i do przerwy dwie sytuacje klarowne do strzelenia bramki i po przerwie tak samo i najbardziej szkoda właśnie tych niewykorzystanych sytuacji, bo to nie były jakieś namiastki bramki, tylko że to były naprawdę sytuacje bardzo dobre i tego najbardziej szkoda, że nie wykorzystaliśmy takich dogodnych sytuacji, chociażby nie zgarnęliśmy jednego punktu, bo mogliśmy to dzisiaj zrobić.